witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię film na podstawie tego, co widziałam na kanale Dr. Book. Zainspirowałam się tamtym filmem jej, a jest to film o książkach, które sprawiły, że zakochałam się w czytaniu. Nie są to tylko książki z lat dziecięcych, ale jest też sporo książek takich już z doroślejszych lat. Chociaż nie jest ich tak dużo. Ja w dzieciństwie bardzo dużo czytałam i taki okres gimnazjum, liceum, przejście pomiędzy tymi instytucjami był dla mnie dość ciężki pod względem takim, że wtedy przestałam jakoś czytać i dopiero gdzieś tak na początku studiów, myślę, powróciłam tak do tego czytania, więc dlatego są też tu doroślejsze książki. Ale przechodząc już do tego tematu, moimi pierwszymi książkami, które zaczytywałam, i to widać po ich kondycji, były książki Disneya w zasadzie, Egmonta, ale na podstawie książek Disneya, czyli Kubuś Puchatek, Przygody Kubusia Puchatka, o Jezus Maria, coś mi leci, oraz Piotruś Pan. I to były takie książki w zasadzie, od których zaczynałam. I moją ukochaną był oczywiście, moją ukochaną książką było oczywiście, były oczywiście Przygody Kubusia Puchatka i Kubuś Puchatek. I te książki naprawdę lubiłam sobie oglądać, czytać. Ja zaczęłam dość wcześnie czytać, bo w wieku 4 lat już mniej więcej, bo moja siostra miała dość czytania mi tego samego w kółko, a mianowicie tych dwóch książek. Wydaje mi się, że jeszcze z tej kolekcji miałam kiedyś Małą Syrenkę, ale nie jestem pewna. Wydaje mi się, że tak, albo Króla Lwa. Nie wiem. Generalnie uwielbiałam tę serię, dlatego ta seria też ze mną została. Wspaniałe są obrazki. Nie wiem dlaczego w tej akurat książce Kubuś Puchatek jest tu brązowy, jak on był zawsze żółtym misiem. Natomiast już w środku mniej więcej pasuje do swojego opisu i jest żółty. No i Piotruś Pan to była moja taka jedna z miłości dzieciństwa, bo on był takim super chłopakiem. Tą Wendy tak podrywał, w sensie to nie było podryw, ale chciał, żeby tam została w tej Nibelandii. I chyba wydaje mi się, że to była taka jakaś jedna z pierwszych takich miłości Wendy, ten Piotruś Pan. Uwielbiałam Kapitana Haka, więc te książki zdecydowanie sprawiły, że chciałam czytać więcej i więcej. W tej mojej liście nie mogło zabraknąć oczywiście również Atramentowego Serca, bo jest to książka, którą dostałam na urodziny i z tamtego momentu moja miłość do czytania rozkwitła bardziej niż by mogło rozkwitnąć. Trochę sobie muszę przestawić, żebyście widzieli lepiej. I jest to świetna książka, ja już wiele razy o niej mówiłam, ale mamy tutaj samotnego ojca, który wychowuje swoją córkę, bodajże 12-letnią, tak, 12-letnią w tamtym okresie. No i oni sobie żyją taką spokojnym życiem. Ojciec jest introligatorem, czyli zajmuje się książkami, więc ta miłość do książek cały czas w nich jest i czytają sobie książki. Jedynym takim minusem dla Megi jest to, że tata jej nie czytał nigdy na głos. Jest to spowodowane historią, która jest w tej książce, bo jej ojciec nie jest takim zwykłym człowiekiem, jak to myślała właśnie Megi. Kocham tę książkę i bohaterów, którzy się tu pojawiają. Nie wszystkich, ale z większości na pewno. Muszę powrócić do tej serii, by ukończyć jeszcze raz jakby całą trylogię po kolei, czyli Atramentowe Serce, Atramentową Krew i Atramentową Śmierć. I chcę to zrobić jeszcze w tym roku, więc myślę, że niedługo
zabiorę się za czytanie tych perełek. Całe szczęście, że mam je na półce. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolona. No i jeżeli ktoś ma dostęp, może w jakichś bibliotekach jeszcze jest, albo w antykwariacie znajdzie, to polecam się zapoznać, bo niestety nie wyszło wznowienie tej książki w Polsce. Za granicą wyszło w takim przepięknym wydaniu. Widziałam po angielsku, korci mnie, żeby kupić, natomiast najpierw muszę przeczytać jednak wszystkie trzy tomy, żeby być pewną, że na pewno to kupię. Jakoś tak po atramentowym sercu weszłam w ten świat fantastyczny, ponieważ no jest tam dużo fantastyki i taką jedną z książek kolejnych fantastycznych, które poznałam, jest Eragon. Wtedy był taki boom na Eragona. Ja przeczytałam wszystkie książki z tej serii, natomiast u mnie na półce stoi tylko pierwszy tom. Jakoś nie miałam takiej fazy, żeby zbierać tę książkę wtedy. Teraz myślę, że zbierałabym wszystkie części, natomiast ta książka przeżyła też dużo i też wiele razy ją czytałam. Nawet sam pierwszy tom nie musiałam znać kolejnych. Dlatego też no jestem ciekawa, dlaczego nie zbierałam, bo ta seria naprawdę mi się bardzo podobała. Był to taki świat fantastyczny, gdzie chyba pierwszy raz spotkałam się ze smokami. Tak mi się wydaje, że wtedy pierwszy raz smoki pojawiły się w moim życiu czytelniczym. No i mamy tutaj Eragona, który jest takim w sumie dość biednym chłopakiem. No i odnajduje pewne jajo, tylko nie wiadomo co to jest, bo to jest taki okrągły przedmiot, ale wie, że to jajo. No i z tego jaja wykluwa się safira, czyli smok. A w tamtym świecie smoki są bardzo rzadkie i jeżeli już się pojawiają, no to dzieje się akcja. No i tutaj się dzieje właśnie wielka akcja i Eragon z takiego małego chłopca staje się w sumie takim jeźdźcem smoka, bo Safira wybiera go na swojego pana, na swojego jeźdźca. Pamiętam, że wtedy był boom właśnie na tę książkę, ponieważ napisał ją Christopher Paolini, który w tamtym okresie miał chyba 15 lat, więc szkoda, że to tak jakoś zatraciło się, że on przestał pisać po tej serii. Natomiast no, chodziły też plotki. Pamiętam, że nie sam pisał tę książkę, tylko pomagali mu rodzice. Ile prawdy w tym jest, tego nie wiem. Natomiast jestem ciekawa właśnie całości tej książki. Jeszcze raz przeczytać. W sensie jestem ciekawa, jak teraz odebrałabym całość tej książki, bo w sumie dość długo czytałam całą serię, bo zakończyłam ją chyba jakoś w okresie studenckim, więc dość dużo lat zajęło mi to, żeby ją przeczytać. Ale jest naprawdę fajna. Taka pierwsza moja fantastyka, poważniejsza. W sensie no nie poważniejsza, bo to nie jest taka dorosła fantastyka, ale taka fantastyka, że już są jakieś fantastyczne stwory. Wydaje mi się, że to taka pierwsza z fantastyk. Będąc małą dziewczynką, nie lubiłam nigdy czytać ani z Zielonego Wzgórza. Nigdy nie przypadło mi do gustu. Jakoś wiem, że jest dużo zwolenników ani z Zielonego Wzgórza, natomiast nigdy nie była to moja ulubiona książka i nigdy jakoś nie chciałam się zatracać w tym świecie ani. Mam ją na półce, natomiast nigdy jej nie przeczytałam. Nie pasowała mi. Natomiast ja uwielbiałam serię Poliana i mam tutaj dwa tomy, bo chyba tylko dwa tomy są. Jest to Poliana i Poliana dorasta. Nie pamiętam kompletnie, o co chodziło w tej książce. Natomiast pamiętam właśnie, że jest to książka, która spowodowała to, że czytałam takie właśnie, można powiedzieć, że klasyki. Bo wydaje mi się, że ta właśnie książka jest klasykiem. Chciałam sprawdzić, w którym roku powstała, ale nie widzę tutaj. Widzę tylko, że została wydana w 2003. Jest to seria Pruszyńskiego, klasyka dziecięca, ale kiedy została Poliana napisana, to nie mam takiej informacji.
Generalnie pamiętam, że Polianna nie była zdrowym dzieckiem, coś tam chorowała trochę, ale może znajdę opis w internecie Polianny i przeczytam i wtedy będzie wiadomo, o co chodziło. Ale właśnie pamiętam, że ta seria, ta dylogia była taką właśnie moją ulubioną książką w czasach dziecięcych. O, właśnie w szczegółach. O, książka powstała, pierwsze wydanie polskie w 1935 roku, więc jestem ciekawa, kiedy oryginał powstał, bo niestety na Lubimy Czytać nie ma. Ale czytam już opis. Polianna Whittier, osierocona 11-latka, trafia pod opiekę surowej ciotki panny Polly Harrington. Kobieta za swoją powinność uważa wychowanie dziewczynki, córki ukochanej siostry. Pogodna i zarażająca optymizmem Polianna odmienia oblicze miasteczka. Uczy jego mieszkańców, jak w każdej sytuacji, bez względu na to, jak przykrej, dostrzec coś, z czego można się cieszyć. Urokowi dziewczynki ulegają nawet pani Snow, wiecznie niezadowolona kobieta, przykuta do łóżka przez chorobę. A, czyli była choroba, ale nie Polianna, czyli dobrze coś kojarzyłam. Oraz uważany powszechnie za gbura i skąpca największy bogacz w miasteczku, pan John Pendleton. Wkrótce wszyscy biorą udział w zabawnie... w zabawie w powody do radości. Wszyscy z wyjątkiem nieprzystępnej ciotki. Jaka historia kryje się za oziębłością panny Polly? Jaką rolę odegrali w jej życiu pan Pendleton i lokalny doktor? Czy tragedia, która dotknie Polianny i która pozbawi dziewczynki umiejętności znajdowania powodów do radości w każdych okolicznościach, poruszy czułą strunę w sercu ciotki? Jestem ciekawa w sumie znowu tej serii. Myślę, że powrócę do niej jakoś. Ja właśnie czytałam te tomy, jak miałam gdzieś tak 11-12 lat. Mama mi kupiła te piękne wydania i w zasadzie naprawdę te wydania są śliczne. Miałam jeszcze takie jedno wydanie Polianny w żółtej okładce, ale no nie potrzebowałam dwóch, więc wywiozłam do babci. I strasznie teraz widzę, że wyblakła ta książka. Natomiast no to Polianna jest super książką. Jest to typowo dziecięca klasyka, widać nawet po literkach, bo są w porównaniu z innymi książkami. Na przykład wezmę w porównaniu z Eragonem. No jest większa ta czcionka, więc typowo dziecięca literatura. Natomiast chyba powrócę, żeby się dowiedzieć więcej właśnie o Poliannie. Bo faktycznie pamiętam uczucia co do tej książki i ona naprawdę wywarła na mnie duże wrażenie, a nie jest dość gruba, więc myślę, że jak ogarnę się już z dwoma książkami, które teraz są na głównym etapie mojego czytania, to powrócę właśnie do historii Polianny. Chociaż może nie w tym miesiącu, nie wiem jak to wyjdzie, natomiast w tym roku na pewno jeszcze tą Poliannę chcę poruszyć. Teraz taka książka z takich pierwszych chyba moich targów czytelniczych, na których byłam z mamą. Pamiętam, że mama tam patrzyła jakieś podręczniki szkolne, coś innego, bo to tam chyba teraz też na targach książki są takie oddziały z podręcznikami. Pamiętam, że ona właśnie wtedy szła w taką szkolną rzecz. Poszkolne rzeczy. Ja natomiast poszłam i było spotkanie z panną Joanną Papuzińską. Z panią Joanną Papuzińską i właśnie też to jest książka moja pierwsza z autografem autorki. I pamiętam, że te targi książki wywarły na mnie duże wrażenie. Były w Pałacu Kultury wtedy, w sensie w samym środku Pałacu Kultury. One były wtedy nie tak duże jak teraz są obecnie targi książki, a mieściły się tylko tam. No i ta książka, Skrzydlatek i inne opowiadania, też została przeze mnie wiele razy przeczytana i wiele razy też powracałam do tej książki. No i to jest właśnie taka historia, takie opowiadania mojego dzieciństwa, bo bardzo lubiłam sobie czytać Skrzydlatka, ale też lubiłam, jak ktoś mi na przykład wieczorem czytał przed snem te historie właśnie o tym chłopcu, ale też inne z
tej książki. I teraz z tego co widzę, to chyba Skrzydlatek nie jest taką wesołą książką, chociaż nie wiem, z takim opowiadaniem. Natomiast właśnie też Skrzydlatek i inne opowiadania to jest książka, która też wpłynęła jakoś na to moje czytelnictwo, bo przez to, że spotkałam tę autorkę, to na pewno też to wpłynęło na mnie, tak, że chciałam czytać tę książkę bardziej. Jestem ciekawa, czy pani Joanna jeszcze coś tworzy, czy żyje, czy już niestety odeszła. O, pani Anna Popuzińska jeszcze żyje, ale chyba już tak nie pisze. Ma 85 lat, więc nawet jakby już nie pisała, to i tak bardzo dużo napisała książek. O, widzę, że w 2013 coś powstało, więc chyba jeszcze w miarę są tworzone książki. O, w 2023 pisała, czyli autorka pisze chyba jeszcze aktywnie, co jest fajne. Ale ta książka na pewno jest taką moją ulubioną z dzieciństwa. Jedną z. Książka, której długie lata nie rozumiałam i która zawsze zachęcała mnie do tego, by ją pojąć i by po nią sięgnąć i by przeczytać. A jest to książka Jerzego Filcowskiego, Gałązka z drzewa słońca. Ja mam w ogóle taką wersję źle stworzoną, bo tutaj jest jakby okładka, ale jak otwieram, to ta książka jest do góry nogami, więc trzeba jakby czytać z innej strony. Ale to są właśnie takie, mam wrażenie, cygańskie baśnie. Ja długie lata nie potrafiłam zrozumieć tej książki, ale te baśnie zawsze towarzyszyły mi jakoś w wakacje. Zawsze kojarzę je z wakacjami i z tym, że jednak starałam się czytać te książki. Nawet miałam taką akcję na Facebooku, nie na Facebooku, tylko na Instagramie, że czytałam sobie jedną baśń dziennie i potem o niej mówiłam na Instagramie. Ale jakoś tak nie miałam wtedy chyba takiego zapału. Natomiast te baśnie też polecam i te baśnie dużo przekazują nam z takiej kultury cyganów. I naprawdę ta książka jest świetnie wydana, świetnie napisana. Te opowiadania są naprawdę takie, że nawet dzieci obecnie, myślę, że zafascynowałyby się tymi historiami. No nie wiem, co jeszcze mogę opowiedzieć, ale są naprawdę tutaj przeróżne historie. Nie wiem, czy jest jakiś spis treści tu. Jest. No mamy na przykład stworzenie świata tutaj opowiedziane, o tym, jak się, skąd się wzięli ludzie o jasnych włosach, skąd się wzięły pchły, o Matce Słońca, o cudownym ptaku, o rybaku, urmie i ptaku czarana, o białej łani, wygnanie dzieci, o ropuszce i o biednej wdowie. Także jest to naprawdę też fajna książka i też mnie zawsze fascynowała w dzieciństwie i też sprawiała, że chciałam czytać takie już, bo dla mnie w tamtych latach, jak ona była dla mnie taką dorosłą książką i ona też sprawiała właśnie, że chciałam czytać więcej takich książek już poważniejszych. I to był też taki moment, w którym odeszłam od tych takich książkowo-filmowych książek.
a przeszłam już do poważniejszej literatury, chociaż uważam, że w tamtych latach, jak zaczęłam to czytać, mając 7-8 lat, uważałam, że to jest dla mnie za ciężkie, chociaż wcale takie nie jest. Ale doszłam do tego po latach. Kolejna książka, która sprawiła, że zakochałam się w czytaniu, i to już po latach, jest to Metro Dymitra Głuchowskiego. I Głuchowski został już u mnie na zawsze w serduszku. Przez to jest to jeden z moich ulubionych autorów, pisarzy i generalnie w metrze, no to akcja dzieje się w samym moskiewskim metrze i jakby mamy tam przygody Artioma, który to mieszka na stacji nie na Kachowskiej. Wiem, że on gdzieś przy... Nie wiem, nie pamiętam teraz na jakiej stacji mieszka. Warabiowe Góry? Nie, Warabiowe Góry to tam jest Wagińskie? Teraz będę musiała znaleźć, bo mnie to będzie denerwować, że nie wiem. No dobra, mniejsza z tym, znajdę sobie później. Chociaż no, nie da mi to spokoju. Generalnie pamiętam, że jak byłam w 2015 roku w Moskwie, to wtedy wyszedł trzeci tom. I ja już chyba byłam po przeczytaniu pierwszego tomu, albo to było w moich planach. No i w Moskwie stwierdziłam, że kupię sobie jakąś książkę taką jego, oryginalną. Natomiast nie padło na metro, bo miałam chyba już właśnie te trzy wydania kupione i nie chciałam powtórek. Chociaż teraz chętnie bym przyjęła metro po rosyjsku. Natomiast chciałam jakąś jego książkę i padło na Czas Zmierzchu, czyli po rosyjsku Sumirki. Ale chyba po polsku nie mogło to się też nazywać Zmierzch, bo Zmierzch to po książka tej pani Stefani Meyer też po rosyjsku nazywa się Sumirki. Więc myślę, że dlatego polska nazwa nazywa się Czas Zmierzchu, żeby nie mylić tych dwóch książek. Natomiast akcja jest to takie typowe post-apo i z tej książki właśnie zaczęła się taka moja miłość do tej książki. Do tej książki, do tej... do tego gatunku. Cały czas szukam tej stacji jego, ale wiem, że ona była tutaj na dole książki, na dole mapki. Bo on mieszkał na... A nie, ona była na górze jednak. On mieszkał tutaj. W Wognie. Wogn. Tam to jest chyba właśnie jakiś... przy ogrodzie botanicznym to jest coś. Natomiast jest to akcja po III wojnie światowej. Ludzie z Moskwy musieli zejść do podziemi, ponieważ na ziemi się nie dało żyć. Trochę chaotycznie mówię. Natomiast oni musieli zejść do metra. I tam mieszkają, natomiast metro też jest zagrożone, ponieważ te zwierzęta, które zmutowały po wybuchu, niestety atakują tutaj metro. No i pojawiają się nieznajomi czarni, ale żeby dowiedzieć się historii czarnych, musimy dojść aż do trzeciego tomu serii. Więc fajnie pociągnięta fabuła, pamiętam, że to jest taka mroczna książka, mam nawet metro grę planszową i metrogrę na komputerze, ale na komputerze zawsze pierwsze te momenty, kiedy wyskakują mi jakieś potwory, to strasznie się boję i nie mogę w to grać. Zawsze mnie zabijają. A w planszówkę nie umiem.
Próbowałam już wiele razy i jestem jakaś oporna na tą grę, więc ta gra jest w zasadzie niegrana, ale chcę kiedyś siąść, przysiąść do niej właśnie i zagrać. No i tutaj to jest książka, która sprawiła, że weszłam z powrotem jakby w czytanie książek i w to, że te książki znowu pochłaniałam po przerwie takiej spowodowanej książkami z liceum, ale o tym będzie kolejny film, bo też planuję nagrać właśnie z książkami, które sprawiły, że przestałam czytać swego czasu. Więc tak, no więcej o metrze nie będę mówić, bo chyba większość osób znająca post apo wie o tym. Zostały mi już tylko cztery książki. Jedną z takich książek, którą kocham, musiałam sobie ją kupić drugi raz, bo jako dziecko oddałam ją gdzieś, nie wiem gdzie, a jest to jedna z moich takich książek, do których chętnie powracam. Książka na podstawie Atlantydy, Zaginionego Lądu, czyli Dziennik Milotacza. Jest to książka, która była w tym filmie takim drugoplanowym, można bohaterem powiedzieć. No i ktoś wydał, w sensie Egmont, wydał tę książkę i pokazuje tutaj naprawdę fajne rzeczy. Mamy tutaj taki wstęp, że ten dziennik został zabezpieczony przez jakichś tam ludzi. I tutaj mamy pierwszą część opowiadającą o tym, jak to się stało, że Milo Touch pobiegł, wyruszył na wyprawę poszukiwaniu Atlantydy, a potem mamy już dziennik Milotacza, który jest pisany odręcznie, co jest świetnym zabiegiem. I mamy tutaj na przykład kartoteki bohaterów. I fajne jest to, że na przykład tutaj są spinacze, że naprawdę te zdjęcia wydają się przyczepione. Mamy też jakieś utajnione akta. Naprawdę ten dziennik mi się podobał i podobało mi się to, jak został wydany i że ludzie się naprawdę faktycznie postarali o to, żeby to wyglądało jak dziennik. Tutaj mamy na przykład spaloną stronę, która odpowiada tej stronie, a tutaj. Więc to była moja ulubiona książka z dzieciństwa. Ja mogłam czytać codziennie i przeżywać codziennie te przygody właśnie z Milotaczem i z Atlantydą. Niestety mój egzemplarz gdzieś zaginął, więc po latach szukania znalazłam za 2 złote tę książkę i sobie ją kupiłam jeszcze raz. Ale było warto. No generalnie przenosimy się dzięki tej książce jakby jeszcze bardziej w tą atmosferę Atlantydy i to jest jedna z moich ulubionych bajek dzieciństwa, właśnie Atlantyda. Ona nigdy nie była tak popularna, a jednak do mnie przemawiała, więc to jest na pewno taka też książka, która sprawiła, że chciałam czytać i też chciałam stworzyć taki swój dziennik wtedy, pamiętam. Ale niestety nie przeżywałam takich wspaniałych przygód, bo nie byłam w Atlantydzie. Myślę, że teraz pokażę jedną z takich książek, którą lubią wszyscy prawie, którzy ją czytali, a mianowicie Małe Książę, czyli jest to powieść o poszukiwaniu przyjaźni bliz. Jest to bardzo poetycka powieść i ona jest bliska chyba każdemu, kto ją czytał, i każdy tutaj odnajduje jakąś inną cząstkę tego, co Antoine de Saint-Exupéry chciał przekazać. Ja bardzo lubię tę książkę, nie jestem jakoś psychofanką, ale jest to książka też bliska mojemu sercu i też po tej książce na pewno chciałam czytać więcej takich książek, dlatego też wtedy jakoś, nie wiem czemu skojarzyło mi się, ale już otwieram, nie mam jej fizycznie niestety, więc będę musiała posiłkować się zdjęciem, a mianowicie ja wtedy po przeczytaniu Małego Księcia chciałam zapoznać się z książką Erika Emanuela Schmidta, Oskar i Pani Róża.
Pamiętam, że musiałam ją czytać na religię wtedy w szkole, ale też sama z siebie chciałam się zapoznać z tą książką i ja poznałam ją wcześniej niż musiałam ją czytać. Jest to bardzo smutna książka, bo mamy tutaj Oskara, który jest śmiertelnie chory i jakby panią Różę, która się nim opiekuje w hospicjum, bo on już jest w takim stadium, że jest w hospicjum. I zdecydowanie jest to bardzo smutna książka. Natomiast w latach młodzieńczych, pierwsza, druga klasa to była, ja naprawdę chciałam poznawać. A Małego Księcia poznałam przez to, że moja siostra chyba czytała go w szkole, więc ja też chciałam się zapoznać z tą książką, więc dość wcześnie zapoznałam się z Małym Księciem. No i potem dość wcześnie wybrałam sobie na czytanie Oskara i Panią Różę. Myślę, że było to za wcześnie. Zdecydowanie za wcześnie, bo ta książka bardzo we mnie uderzyła. Natomiast też nie sprawiła czegoś takiego, że zaprzestałam kompletnie chcieć czytać, a sprawiła właśnie, że jeszcze bardziej chciałam poznawać właśnie takie dorosłe książki. No i potem gdzieś to zatraciłam w sobie, ale to już przez właśnie gimnazjum i liceum. W gimnazjum miałam jeszcze takie porywy, żeby czytać fantastykę, a po Zmierzchu były to książki związane z wampirami, więc poznałam się z taką cegiełką. Każda magia jest dobra, Kim Harrison. To jest ogólnie jedna z części z serii książek. Chyba druga albo trzecia. Natomiast one są powiązane, ale można je czytać oddzielnie. Nigdy nie poznałam kolejnych tomów. I poprzedzających tomów. Nie wiem, czy jest tu gdzieś jakiś. Nie ma. Natomiast no, jest to książka, pamiętam, o wampirach. W Cincinnati nie ma czarownicy twardszej, seksowniejszej czy bardziej pokręconej od łowczyni nagród Rachel Morgan. Czyli tutaj są czarownice, ale wydaje mi się, że wampiry też. Która dzięki zdecydowanym wysiłkom zmierzającym do postawienia przed sądem zbrodniczych stworów nocy już zdążyła narazić swoje życie miłosne i duszę na wielkie niebezpieczeństwo. Między wykonywaniem zleceń ma ręce pełne roboty. Odpiera zaloty swojej pijącej krew wspólniczki, ukrywa przed współpracownikiem zabójczy sekret i opiera się rozpalonemu wampirzemu zalotnikowi. Rachel musi także zająć stanowisko w wojnie szalejącej w podziemiu miasta, ponieważ pomogła w aresztowaniu wampira, który był jego władcą, a także zawarła w tym celu układ z potężnym demonem, co mogłoby ją kosztować całą wieczność bólu, katuszy i upokorzeń. A teraz jej mroczny pan przybywa, by odebrać to, co mu się należy. Pamiętam, że ta książka była kupiona z jakiejś wyprzedaży. Mnie bardzo zaciekawiło, bo oczywiście ja wtedy byłam taka team fantastyka. Długo czytałam tę książkę, bo wydawało mi się kiedyś, że takie duże książki, to nie można ich pochłonąć szybko i że trzeba się nimi delektować. Tak, trzeba się delektować książkami, nadal tak uważam. Natomiast no, taka duża książka już nie robi na mnie żadnego wrażenia obecnie. I pamiętam, że ta książka też sprawiła mi taką radość. I sprawiła, że więcej książek fantastycznych też w tamtym okresie poznawałam, natomiast nie miałam. Ojojojoj, nie miałam ich fizycznie. W większości z biblioteki wtedy brałam książki. No natomiast tutaj udało mi się namówić chyba jeszcze wtedy mamę, żeby mi kupiła taką książkę. Jeszcze wtedy nie miałam tak dużo książek, a tak mało miejsca na nie. Bo to, co się tu dzieje, to nie jest wszystko, bo mam jeszcze książki, które się nie mieszczą mi już na żadną półkę. Powoli. Jeszcze troszkę miejsca bym chyba znalazła. No i ostatnia książka już z tej mojej listy. Patrzę na ekranik, ale chyba nie widzę, ile czasu nagrywam. Oho, widzę. 33 minuty. Dobra, to już kończę. I to jest książka Poezja Siergieja Jesienina, która też sprawiła mi taką radość i sprawiła, że chciałabym poznać więcej poezji. Mamy tutaj różne stadia, jakby Boże Święty, twórczości naszego Siergieja Jesienina. I te stadia jakby można łatwo zauważyć. Najpierw on jakby zachwala wieś. Potem po przeniesieniu się już gdzieś do miasta, do Moskwy,
On zakochał się w mieście, więc było takie odejście od tej wsi. Potem kochał rosyjską władzę. Następnie mamy okres, kiedy tej władzy w ogóle nie lubi, nie uważa, że jest dobra. No i mamy też okres, kiedy on ma tak jakby stany depresyjne i odrzuca wszystko, wszystkich, całą miłość do świata. Więc no, bardzo ciekawa jest ta poezja, bardzo poruszająca. Mam tutaj swoje ulubione wiersze. No i na pewno chciałabym się zapoznać jeszcze z jakimiś poetami. Także jeżeli macie jakichś poetów, to dajcie znać w komentarzu, bo chętnie chciałabym się z kimś zapoznać. No i nie będę już przedłużać filmu, bo trwa 35 minut, więc trochę dużo. Więc dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja lista książek, które sprawiły, że zaczęłam czytać. Dajcie też znać, jakie książki Wy lubiliście czytać w dzieciństwie, jakie książki sprawiły, że teraz czytacie. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!